haseł Scarface Bomba! Dla osób, które nie widziały, chciałem powiedzieć, że Bomba właśnie zabrał Ferrariemu mikrofon, więc gadka będzie jednostronna. To był tak zwany sabotaż. Spryciula, ale myślę, że Amadeusz tak znajdzie sposób, bo to jest jego pierwszy występ pod banderą High League. Panie i panowie, przed wami Amadeusz Ferrari Roślin! Paweł, będziesz musiał go pokonać na słowa. Oddaj mu ten mikrofon. Daj mu ten mikrofon, synu. No. A zaczęliśmy od małego takiego chyba terroru psychicznego. Bomba, co to było, że zabrałeś Amadeuszowi mikrofon? Żeby nie szczekał za dużo. Musiałeś walczyć o swoje od początku. Nie będę walczył o mikrofon, zresztą. No co, miałem się na niego rzucić jak jakieś zwierzę? No mogłeś, nie? Nie, daliśmy słowo włodarzom, że musimy dotrwać bez bicia się do walki. Tak też zamierzam zrobić, ale jeśli on podniesie pierwszą rękę w moim kierunku, rozpierdolę go na miejscu. Krzywdy, mordo, bez robienia sobie krzywdy, ale jakbyś miał mi zrobić tu krzywdę? Amadi, to w takim razie szybkie pytanie. Czy myślisz, że zabrał ci mikrofon dlatego, że boi się tego, co masz do powiedzenia? Nie mam pojęcia, dlaczego zabrał. Myślę, że chciał po prostu mnie uszczypnąć. Chciał mi trochę podokuczać i no, siedzi zadowolony, spoko. Bardzo śmieszne. Natomiast w wywiadzie, kiedy powiedziałem właśnie, że ty nie uderzysz pierwszy bomby, tylko oddasz mu dopiero, jeżeli on się na ciebie zamachnie, powiedziałeś, że go zniszczysz, Bomba powiedział, że istnieje 97%, nie wiem jak policzone, że dostaniesz tutaj na scenie. No ja mówię, tylko ruszy mnie palcem, wchodzę na 100% do przodu, kurwa, będzie drugi Eryk Wykładzina. Boisz się tego? Nie obiecuj. Boisz się tego, czy śmiejesz się z tego? Przerażony jestem. Bomba, czy fakt, że ostatnim razem, kiedy pojawiłeś się w klatce, no bardzo szybko spotkałeś się z Matą, w jakiś sposób wpłynął na twoją pewność siebie? Nie, poradziłem sobie z tym bez problemu. I zrewanżowałem się Tarzanowi, więc nie mam z tym problemu najmniejszego. Opowiedz o tym trochę więcej, bo ja na przykład nie widziałem tego sparingu jeszcze. No bo w sumie nie wrzuciliśmy całego, tylko urywek Tarzan wrzucił do siebie na swój kanał na YouTubie. No i tyle. Nie pokazywaliśmy całego, żeby nasz przyjaciel wspaniały nie miał wszystkich informacji, jak to się toczyło. Ale kto wygrał i w jaki sposób? Ja wygrałem przez duszenie. Wierzysz w to, Amadeusz, czy traktujesz to tylko jako bajeczkę? Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie, no, okay. Widziałem to wykończenie, to jest fake, on nie trenował 15 lat stójki, tylko 15 lat brazylijskie jiu-jitsu. Teraz będzie Bomba BJJ na Instagramie. Nie martw się, mordo, zobaczymy. Natomiast ty traktujesz to poważnie? Nie, no co ty, Tarzan się podłożył. Natomiast widzę, że Amadeusz zaczyna się bawić telefonem. Powiedz mi, co ty poczułeś w momencie, kiedy dowiedziałeś się, że w narożniku Bomby będzie stał twój największy życiowy wróg Adrian Polak? Od razu sobie pomyślałem, że dołączy do jego drużyny. Bombę też zamierzam oczywiście kopnąć w głowę. Adrian niestety, jak możemy, mam tylko prośbę, ale teraz serio, z kultury osobistej, żebyśmy się sobie nie wchodzili w słowa, bo to będziemy się wtedy przekrzykiwać. Adrian do dzisiaj nie doszedł po tej walce do siebie, pierdoli głupoty. Ja słyszałem, że tam jest pani tłumaczka, to bo Bomba widzę, że rozmawia w tym samym języku ogólnie, co tam kolega obok, bo też się tak fafluni i sepleni, to jeśli mogłaby pani tłumaczka tłumaczyć też, co ten przygłup pierdoli, to byłoby mi bardzo miło. No i spoko, no. Niech sobie stoi. No to jest koleś, którego 3 razy pobiłem. Raz wysłałem do krainy, o której nie ma zielonego pojęcia.
zmartwychwstał niczym Jesus Christ i fajnie, Bomba chyba chce być w jego teamie. Pewnie, że chce, to jak już gadasz o tych soccer kickach, to dawaj dorzucimy jakieś właśnie takie zasady do naszej walki, co? No, no. Jaka to propozycja? Nie pisz, tylko dawaj, no kurwa wszystko. Jakieś kastety, coś ten, nie. Ogólnie widzisz, bo ty to tak, jesteś taki kurczę mega giga ulicznik, że ty byś na wszystko, na mierze, na nocze, na noże i tak dalej, że ręce. Wszystko. A dostałeś kurwa kiedyś jakimś giga mega sprzętem albo kogoś jebnąłeś, że kurwa, na wszystko, bo w wywiadzie widziałem, że nawijałeś tam, że no ja to mogę nawet na miecze kurwa Jedi. Ej, ja znam tego chłopaka, który cię dziabnął nożem, nie maczetą i wiem za co to zrobił, więc gangusie to obraziłeś chłopakowi matkę, powiedziałeś, że będziesz mu ruchał matkę i cię dziabnął nożem, a nie maczetą. Nie nożem, tylko maczetą. To... Więc przestań kurwa pierdolić farmazony. Ogólnie to nie jest. Gangusie. Oj, było zresztą dwóch. Znasz dobra, ludzi. Gangusie, uspokój się, jest... nie spierdalaj się w słowo. Dobra, dam cię powiedzieć, spoko. To więc powiedziałem, zasady to rzućmy sobie. No nie wsadzanie palce w oczy czy coś, no ale chcesz kopać po głowie, soccer kiki, to zróbmy to, a nie ty teraz kurwa już piszczysz kurwa, że o nie. Dawaj. Powiedz, że pozwól, że przetłumaczę ci językiem Malika Montany. W moim świecie mordo nie ma nic za darmo. O chuj, no to więc zaraz zaboli cię gardło. Będzie kurwa, będzie... Za darmo boli gardło, zaraz cię zaboli. Malik, jesteś dumny, że takie osoby cię cytują? W sensie, jak mnie cytują ludzie, to ogólnie fajnie, że wiesz, że tak się dzieje. Natomiast między wami ten konflikt w pewnym momencie opadł? Z tego co widziałem, zaczęło być tak troszeczkę spokojnie. No przecież spokojnie. Ty się napierdalasz na sprzęty, jak mówisz, że jesteś taki... Nie, nigdy się nie napierdalałem na sprzęt i w życiu bym nigdy nie użył sprzętu. Jeździsz po mieście, przyjechaliście ekipą ze sprzętem, kurwa, wibratorów pod studio Pulsatu, kurwa. Ej, a propos wibratorów, kurwa, nie będę tego mówił, ale co... Stałeś, kurwa, z wibratorami w rękach, więc przestań pierdolić, kurwa, farmazony jakieś, kurwa. O, już się podgrzałeś, jak powiedziałem wibrator. Ty wiesz, co mam na myśli, ja wiem, ale tego nie powiem. Nie, jak staliście, wszyscy to mówili. Wariacie. Kurwa. No, no jak powiedzieliście A, powiedzieliście A, powiedzcie Z. No o co do chodzi? Hotelu, no? Nie. Do hotelu też przyjechałem sam. Okay, gadasz, że ja przyjechałem sam. Sam przyjechałeś przecież. Z kierowcą, 60-kilowym chłopakiem, kurwa, który dobra. Miał mnie odciągać od ciebie. Piso. Ale jedna rzecz. Powiedziałeś, że przyjechałeś teraz z kolegą, ale na samym początku w wywiadach mówiłeś, że jeszcze później przyszli. Później zostawiłem jednego kolegę, jeszcze tak. A no to przyjechałem sam z jednym kolegą, a później jeszcze przyszli inni. Nie, ja. Stary, dwóch ja nie wiedziałem, z kim kolegą. Ty przyjechałeś. Tak, nie, kurwa, nie wiedziałem. A skąd miałem wiedzieć? Bo miałeś Judasza w drzwiach, pizdo. Nie widać było, bo wy jakoś staliście tak, że staliście aż zgaśnie światło, stary. Tak, i dopiero zapukaliście. Zgaśnie to ci światło w oktagonie, kurwa. No ty już raz zgasiłeś światło. Ogólnie z Malikiem w sumie też macie jedną wspólną cechę. Malik mówił ostatnio na konferencji, że kończy w 15 sekund i ciebie też skończyli w 15 sekund. Aha. Coś jeszcze, kurwa? No nie wiem, jesteś ponoć dobry w gaszeniu światła, no to a ja wyszło odwrotnie. Nie martw się, mordo. Ale zrewanżowałeś się, co? No, i to kurwa też w podobnym czasie. Ja chciałem tylko dodać, że te 15 sekund jest. Tak, jakby... jest lepszy niż twoje 3 godziny, kurwa, na mefedronie. Jest jakby całkowitym przeciwieństwem odległości mojego przerodzenia od kolan. W sensie jest bardzo blisko. Tym pięknym akcentem sali. Nie, to żal, bo mówiłeś tak na konferencji, nie wiem, czy pamiętasz tego fotografa. Salim, już się nie tłumacz i nie cofaj, pizdo. Natomiast ja widzę w tym kontakcie między Ferrarim a Bombą, że trochę to osłabło, teraz znowu się wyzywacie, ale ja widzę, że po was spływa jak po kaszce. Kiedy mówił do ciebie Adrian Pola jakiekolwiek złe słowo, to ty byłeś w stanie się na niego rzucić w ciągu sekund, a tutaj Bomba używa no, najgorszych możliwych stwierdzeń i ty tak troszeczkę, tak jakby po tobie to ale spływa. Stary, to ale stary, co masz zrobić, rzucić się na miejsca, kurwa, wyjebać się na plecy, czy co? Jeszcze raz? Ale co, masz rzucić się na mnie i wyjebać się na plecy, czy nie, co? Nie, no właśnie pytam, bo no, z Adrianem stary, miałeś... po prostu ja go nie znam. Nie wiem, właściwie obstawiam, że 99% z was go nie zna, widział go raz tam na oktagonie, jak liścia dostał i poszedł spać. Chodzi mi o to, że ja nie mam za co go obrażać. On z mordy wygląda jak taki Jureczek ze wsi, z jakiegoś Ciechocinka czy Przechlewa, gdzie jebie obornikiem, kurwi mu z mordy, spod skrzydełka to samo, wiesz o co chodzi? Dla mnie on jest nikim, stary. Mordo, ja nie jestem w stanie się dałem twoje zdjęcie. Ale już się wkurwił, mieliśmy sobie nie przerywać. Mieliśmy sobie nie przerywać, daj mi dokończyć. No bo kurwa, ja sam się leciałem elegancko. Kurwa, 15 koła outfit, nie licząc biżuterii. Handlarz dywanów, kurwa, właśnie. Daj mi dokończyć, daj mi dokończyć. Outfit, kurwa, gdzie masz dywan? Ale masz żyłę na czole, jak dawaj, na... Ale dawaj, jak masz dywan, masz skarpety na żywo. Fiut! Mordo, co ci jest? To jest Amadeusz, który na początku mówił o kulturze osobistej, nie? Nie no, zobaczył, że on Gucci, poszedł do starszego Mordo. Brata, pospraną koszulkę Gucci, tak, kurwa, sprzed dekady. Tak. Ja pierdolę, jak Mordo. Stary, to by się mordo, że handlarz dywanów, mi o to. Piszesz na dodatek tutaj, bezsensownie. Nie słyszałem. Mówię, piszczysz tutaj bezsensownie, nie krzyż. Uspokój się.
Ale fajny masz ten outfit, fajnie, gratuluję, że wydałeś 15 koła na bazarowe ciuchy. Teraz może ktoś kupi od ciebie jakiś dywan. Ale ludzie dzięki tobie znają mnie w Warszawie i bardzo mnie lubią, bo jesteś debilem. Okej, to mogę jeszcze i farmazonem. Okej, czy już mogę? Pozwól mi. Dobra, dzięki, wariacie. Słuchaj, no bo no mówisz, że dzięki mnie się wybijesz. Oczywiście, bo jestem twoim stwórcą, ale no daj mi się wypowiedzieć, no. Kurwa. No, bardzo, ale ja ci tylko przytakuję. Kurwa. No, rozpraszam cię, jestem... za mało IQ. Mów, mamy, mów i tak słychać cię dużo głośniej, bo bomba, kurwa, musisz mówić głośniej do mikrofonu również. Bo się faflunisz i zeplenisz i tak nic nie Ale ty nie możesz myśli zebrać. No, ale mogę zebrać myśli, tylko nie będę się przekrzykiwał, stary. Nie jesteśmy małpami, że kto głośniej, stary. No jak, kurwa, identycznie wygląda małpa teraz. No, a wracając do tematu, wstawiłem na zdjęcie... Ale ja mówiłem teraz, kurwa, chuj mnie to, że ty mówiłeś. A kto ci dał głos? Mordo, kto ci dał głos, kurwa? Dobra, stary, ja jestem twoim stwórcą. Wiem, że w głębi chciałbyś być w chuj mnąco, nie? Wiem, że w środku mnie czcisz, stary. Ja, ale pamiętaj, że tak jak jestem stwórcą, tak samo jestem Azraelem, aniołem śmierci, więc mogę ci wszystko zabrać, kiedy tylko będę, kurwa, chciał. Pamiętaj, mogę cię po walce ułaskawić i powiedzieć... Bomba jest spoko, dostał w pizdę, ale niech se żyje. A mogę cię dalej traktować jak śmietnika. I wtedy cała Polska z ciebie będzie drwić. Więc wiem, że w domu dziękujesz mi za tą szansę i w głębi mnie lubisz. Mordo, tak, ale... jesteś władczekiem, jak ty się nazywasz, władca opiekieł i jak tam kto jeszcze? Dawaj, dawaj, bo ja przejmę to wszystko, no dawaj. Czy widzisz, chcesz być mną? Co powiem? Nie, kurwa, zabrać ci to, co masz. Zabrać ci te parę gratów, dobra, co masz. Słuchajcie, mam pytanie. Chcę mały, ludzki kontakt z publiką, ale wszyscy. Weźcie wszyscy, krzyknijcie, teraz bomba chcę zobaczyć, ale z tej pizdy. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Bomba! Kurwa, słabo! Słabo, chuj! Nie da rady? Nie chcecie? Szkoda, że nie chcecie pobawić, byłoby beka. Jeszcze raz? No dawać, kurwa! Raz, dwa, trzy! Bomba! Jebać! Bomba! Jebać! Bomba! Jebać! Bomba! Bardzo. Gratuluję, gratuluję. Zobaczysz, co będą krzyczeli po 17 września, no. Opowiedz mi coś o tym. To ja ci pokażę. Od opowiadania jesteś ty, farmazonów i bajek. A ja ci pokażę. A Salim to ogląda i ma takie... Nie no, fajna ta Polska. Fajna. Nie no, bardzo fajna. Natomiast bomba, czujesz się w ten sposób? No bo słuchaj, miałeś jedną walkę, przegrałeś ją dość szybko i nagle walczysz w jednej z najważniejszych walk. Ludzie mega chcą to zobaczyć. Co ty sądzisz o tych słowach, bo Ferrari poniekąd ma rację w tym, że wyniósł cię na sam piedestał, bo większość osób po tak szybkiej przegranej by nie walczyła. Tak, co ty chcesz powiedzieć a propos tego stwórcy? Ja dla tego stwórcy, no i widzisz, no on mnie wyniósł na wysokie zasięgi, a ja go wyniosłem na wysokie zarobki, bo tam w fejmie siedział za czapkę śliwek, teraz przyszedł po wpierdol do Heilig, bo tu płacą. Kupił sobie outfit za 15 koła. Mordo, wszyscy przychodzicie tu po wpierdol i po siano i wracacie z obitą pizdą do tam waszej federacji. O nie, nie, nie. Muszę... Tak samo będzie, a nasza dziewczyna poszła zabrać tam waszej pas i też wróci tutaj wygrana, nie? Więc mordo, zobaczymy po 17 września. Jeszcze... Wasza, nasza powiedział, tak? A, nie, no co, to wariacie, kurwa. Okej. Okay. Ty już pierdoliłeś, kurwa, tam te farmazony, kurwa, że na sparingach ta Linkiewicz wygrała. Tak, wszystko ciągle to pierdolisz. Że Linkiewicz wygra? No i na sparingach, że wygrywała na sparingach tam z dziewczyną z KSW, tam kurwa wymyślacie... Znaczy, takie informacje słyszałem od osoby, co widziała, że wygrywała w farmazonie, kurwa. A co, byłeś na tych sparingach, czy wróżysz? Byłem i ruchałem cię na tych sparingach, kurwa. Przestań pierdolić, kurwa, i obrażać, kurwa, normalną dziewczynę, kurwa. Ale ja nikogo nie obrażałem, że obrażasz, kurwa, że ktoś taki, kurwa, mógł z kimś takim... dobrze stójkowo z Karolią. Chujowo sobie postaw, chujowo sobie poradziłem. Bo ćwiczysz z jej trenerem, rozumiem, wiem, o co chodzi, dlatego mam... Nie było. Ja powiedziałem, ciebie, że być może tak nie było. I pierdolisz farmazony jak zwykle. A ty byłeś? I pierdolisz farmazony jak zwykle. A, czyli tak. Wróżenie z fusów, kurwa. Ty jeszcze tak, wróżbita Maciej się znalazł. Tak, wróżbita Maciej. No, to na chwileczkę. Macieja. To na chwileczkę. Jeszcze tego przygotowali na pewno na face to face'a, bo myślę, że bardzo tego chcecie. Bomba, ty dzisiaj powiedziałeś takie słowa, że WCA bardzo, ale to bardzo źle mówi się o Ferrari. Nie będę nawet używał słów, które powiedziałeś, gdyż za takie słowa... No, mogłoby się stać dużo. Dlaczego tak mówisz i czy jesteś pewny, że naprawdę cały klub tak źle mówi o Amadeuszu? Nie mówiłem WCA, tylko mówiłem ogólnie środowisko sportowe, o to, co zrobił, że zachował się jak frajer przychodząc i rozpraszając na walce i o to mi chodziło, nie? No, chodzi tak, dokładnie o to, że... frajer, no zachował się jak frajer i każdy to potwierdzi, nie? Chodzi o to, że stałeś podczas walki bomby.
Patrzyłeś na niego, krzyczałeś razem z Zusję. No ale przecież on, ja tego chłopa nie znałem, nie, nic nie o nim nie wiedziałem. Wiedziałem, że się tylko przypałętał, jak byłem w hotelu, w którym jeszcze przed kolegami. Przypałętał się, kurwa, jak ja byłem ze swoją piękną dziewczyną z Zusję. Ona do mnie napisała, żebym przyszedł do tego hotelu, to po pierwsze. A po drugie, kurwa, z tego hotelu zadzwoniłeś na policję, kurwa. Żeby policja przyjechała, kurwa, i mnie pogoniła. Nie wiem, bo poszedłem. To skąd wiesz, że zadzwoniłem? Co ty pierdolisz, kurwa? Na recepcji powiedzieli, kurwa, że w pan przecież spokoju, kurwa, następnego dnia kazał wezwać policję. I ochrona i was wyrzuciła i jaka, tyle. Kurwa, ochrona? Jak w Radisonie nie ma ochrony, debilu, kurwa. Mówię, że jej nam zadzwonił poprawę. Tak, ochrona, kurwa, w Radisonie. Od kiedy w Radisonie jest jakaś mówisz, że nie było policji, ale... Policja, ale tak, zadzwonili po policji. Przyjechała. Nie, no ja pojechałem stamtąd w pizdu. Ty się zamknąłeś w pokoju. A nie jak... mówię, że ty zadzwoniłeś, ale kazałeś zadzwonić, stary. I nie mówię, że tu jesteś konfidentem, tylko po prostu jesteś pizdą. Bo no ale skąd ty takie kurwa informacje, skoro nie przyjechała i stąd nawet nie wiesz, czy przyjechała? Kurwa. Co ty pierdolisz? Co nie ty, kurwa, wiem, gadasz w ogóle? No. Stary, a propos policji, to... A po co kazać w ogóle dzwonić na recepcji na policję? Ale się kurwa, dwóch, stary, ja sobie... Jak za... się jest w dwóch, przecież byłeś z drugim kolegą. Ale jesteś chciał... pewny, że to on kazał zadzwonić? Ale przecież nawet nie... Pierdol, dobra, nieważne. Słuchaj, stary, a co masz do powiedzenia o tym, że kurwa przed walką... Następnego dnia Piotrek miał walkę, wiesz jaki Piotrek, żeś przyszedł, kurwa, i się dzień przed walką atakujesz typa? Ja go zaatakowałem, on się na mnie rzucił jak debil, kurwa, to mu zepsułem nogę, stary. Ja stary, tak? Na wywiadzie mówiłem właśnie, że przyszedłem i nie rzuciłem się na niego, żeby nie zepsuć mu walki i on, kurwa, 30 sekund później się na mnie rzucił. Jest nie, no popchnąłeś go, no to przekroczyłeś jego barierę fizyczną. A poza tym, tak jak a propos Piotra Koluskiego, teraz niech zawalczy z Wielkim Bu, ja się biję z tobą, on niech zawalczy z Wielkim Bu, to ja mu dam walkę ze mną, mogę się z nim bić, daję tu wam. Spoko, bo... trzymam cię za słowo, że, to, tak. Że będzie jak taki kontrakt. Ale mam jeszcze jedno pytanie jak odnośnie zrobi jego. Z Wielkim Bu? To nie, jak zrobi z Wielkim Bu, to ja mu dam walkę, nie ma problemu. Spoko, mam pytanie. Czemu go pobiłeś później w tym klubie z kolegami? Czemu go najebaliście w kilku? Gdzie są, kurwa, zasady jakieś honorowe jeden na jeden czy coś takiego? Jakie, kurwa, honorowe zasady, frajerzy? Rzuciliście się na mnie w czterech po mojej walce. Nieudaczniki, kurwa, nie daliście rady zrobić mi nic w czterech, dostaliście krzesłami. To jak was, kurwa, zobaczyłem w paru, kurwa, w Sopocie, to was, kurwa, przejechaliśmy po was, bo jesteście pizdami. Nie po was, bo mnie tam nie było. Kurwa, był jeden. Stary, tylko dlatego nie podpisałeś tą walkę. Tylko dlatego podpisałeś tą walkę pizdą, bo bałeś się, że cię rozjebie na ulicy, kurwa. Ja myślę, że tyle, po prostu kurwa. Gratuluję. No to jedziemy, face to face, bomba w Ferrari. Powtarzamy to jeszcze raz? Trzeba. Powtarzamy jeszcze raz? Hej, hej, jeszcze raz. Dajcie sobie możliwość podejść do siebie najpierw. Chyba nie ma sensu powtarzać tego trzeciego starcia. Panowie, kto bardziej oberwał na tym face to face? Który z was? Ja się szczerze nie spodziewałem jakiejś wymiany. Bo ty dostałeś najpierw liścia, o tym prowadziłeś lewy, prawy, tylko nie wiem, czy kurwa, coś kurwa, no za pierwszym razem to się nie spodziewałem, nie? No, kurwa. No, ale wiadomo, że nie ma honoru, ale... Pewnie, morda, nie ma honoru. Dostałeś liścia, kurwa, jak Ratikos, bo jesteś taką samą dziwką, kurwa. Zasłużyłeś na tego liścia, kurwa. O, właśnie, lubisz się zajęcać nad słabszym jak Ratikos. Nie, dobrze, przynajmniej ty jesteś słabszy. Obraził mnie, to dostał liścia. Lekkiego, takiego jak ty. Powiedz mi w ogóle, jak to wygląda, tak szczerze, że taki chłopak Queen 40 kilo, inny chłopak 40 kilo i do takich najchętniej się sadzisz. On zrobił to specjalnie, bo mu powiedzieli, że ma to zrobić, więc dostał liścia. To jest 40 kilo? No i dostaniesz pizdę zaraz od tych 40 kilo, więc zamknij dupę, kurwa. Jaki, kurwa, kiep. No. Dobra, słuchajcie. Dostałeś liścia wychowawczego, kurwa, nie mam całe nagranie, jak lał z kolegami tego Piotrka. Wow, popłacz się, policja, zadzwoń na policję. 997, 997, dawaj, kurwa, na psy. Ale stary, przecież każdy wie, że to ty. To nie...
To jeszcze dalej. To jest to, co słyszą ludzie. Dobra, jakby. Ja sobie zapraszam wszystkich. Instagram Mateusz No Love, zobaczycie, jakie ma kurwa zasady. Ten kiep pierdolony. Normalnie krzesła wjechały. Teraz jak będę przechodził obok ciebie, za każdym razem w ryja dostaniesz, kurwa. Dobrze, panowie, dziękujemy wam bardzo serdecznie jeszcze za... Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Dobrze, jak musisz, to powiedz. Bo mam fajny projekt, spontan robię. Oglądajcie spontan, być może pewna uczestniczka nawet z dzisiejszej gali też tam będzie występowała. Na 100 tysięcy subów robimy kurwa imprezę i zapraszam wszystkich, wynajmuję klub, a na 200 koła. Wrzucę wam ten filmik już teraz do mnie na YouTube'a, bomba Scarface, i zobaczycie, co się wydarzyło. A na 200 tysięcy, spontan, oglądajcie spontan na 200. Zadzi biznes, sam jesteś spontan, wypierdalaj do fejmu się reklamować, dziwko, sprzedaj na przyszłość, to powpierdol, a nie się kurwa najpierw reklamować. Kurwa cię najebie, bon, kurwa, szwaciarzu zupo, mały, lachę, a później kurwa, sobie pas. Jebana. Michael, schowaj się, kurwa. Kurwa. Michael, kurwa. Kurwa. Jaka małpa, jak małpa w zoo, kurwa. Małpa wądzi, to nie ma tu reklamy na ciebie. Występować jako pajac. Na spontanie to będziemy cię ruchać, kurwa. W kolejarza. I ten pozytywny akcent. Dobrze, panowie, dziękujemy serdecznie. Trzeci panel jest oficjalnie zakończony. Trzeci panel, koniec. Zapraszamy na czwarty. Bomba, Salim, Kaniowski.